Cześć, tu Piotr Gonet, Akademia Łuku. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jakich ujęć wideo oczekuję od Was, po to, żeby móc Wam pomóc w strzelaniu, jeśli je do mnie wyślecie. Abym mógł Wam pomóc, potrzebuję dwóch rodzajów ujęć. Pierwszym rodzajem ujęcia jest ujęcie zupełnie z boku, w którym strzelacie. Czyli musicie ustawić sobie kamerę albo w jakiś taki sposób, żeby widział Waszą całą sylwetkę i to, w jaki sposób ten Wasz strzał wygląda. Chciałbym Was widzieć od stóp do głowy, z pozycji zupełnie z boku, tak żebym mógł ocenić Waszą sylwetkę i ją zanalizować. Drugie ujęcie, o które mi chodzi bardzo, jest takie, w którym widzę Was od tyłu oraz z góry lekko. To znaczy, na ekranie powinno być widać nie tylko to, jak naciągacie łuk, ale też, żebym mógł widzieć dokładnie linię Waszego łokcia i strzały, czyli musicie stanąć tak, żebym Was mógł zobaczyć, czyli nie lekko na skos w tą stronę, ani nie w tą, tylko musicie ustawić kamerę za sobą, najlepiej nieco z góry. Dzięki temu ja będę mógł zobaczyć Waszą geometrię, Waszego strzału i Wam pomóc. W jaki sposób robię to ja? Jak widzicie, kamera jest puszczona na mnie z góry. Mam taki zwykły tripod do przywiązywania do drzewa. Można to po prostu przyczepić trochę wyżej, wstawić w to telefon. Takie rzeczy są dość niedrogie na Allegro. Za kilkadziesiąt złotych możecie kupić najtańszy tripod z uchwytem na telefon i za pomocą swojego smartfona nagrywać swoje strzały. To też Wam pomoże w tym, żeby się nauczyć strzelać i samemu zaobserwować pewne błędy, które robicie. I jak takie podstawowe ujęcia mają wyglądać? Już Wam za chwilkę pokazuję. Pierwsze ujęcie to jest ujęcie z boku. Po prostu przesunąłem aparat lekko w prawo, żeby zobaczyć siebie z boku. Widzę siebie na ekranie, bo jakby obserwuję to, co widać na ekranie. Kręcę tą kamerą wewnętrzną telefonu, dzięki czemu mogę zobaczyć kadr. I chciałbym, żebyście nagrali mi takie ujęcie, w którym naciągacie łuk, strzelacie i widać całą Waszą sylwetkę. A drugie ujęcie z tyłu. Chodzi mi o to, już nie tylko tyle, jak Wy stoicie, bo to nie potrzebuję aż tak bardzo całej Waszej sylwetki zobaczyć, ale chciałbym zobaczyć Was przynajmniej tak od kolan do góry, kiedy stoicie do celu, tak, naciągacie łuk i widać Was dokładnie z tyłu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć, czy łuk dociągacie lub go nie dociągacie, zaobserwować pracę Waszego łokcia i tego, jak cały układ zachowuje się podczas strzału. Jeśli będziecie mieli jakiś problem tego typu, że jakiś detal Wam należy zanalizować, jak na przykład dokładnie spust czy kotwiczenie, oczywiście możecie nagrać to w większym zbliżeniu, ale do takich podstawowych rzeczy, które na początku mogę Wam pomóc, te dwa ujęcia, o których wcześniej wspomniałem, w zupełności wystarczą. Oczywiście sposób z tripodem i przywiązywaniem go do drzewa no jest dość trudny, bo musicie mieć dobre miejsce, w którym strzelacie i ogólnie takie miejsce, do którego to ten aparat możecie czy kamerę przytwierdzić. Najłatwiej jest poprosić kogoś, żeby Was nakręcił, stanął za Wami i to wtedy wytłumaczyć mu, co ma zrobić w taki sposób, że jeżeli widzi Was z tyłu, to żeby widział Wasz łokieć i Waszą strzałę w linii prostej. To znaczy, chodzi mi o to, że muszę widzieć, żeby ocenić Waszą geometrię, to muszę zobaczyć strzałę jako pionową kreskę na ekranie, tak? Czyli muszę wiedzieć, jaka jest oś tego nagrania. Takie ujęcie już mi niewiele powie, czy Wy dociągacie, czy nie dociągacie, bo mogę tutaj tym łokciem zrobić parę rzeczy i nie bardzo to widać. Natomiast przy ujęciu, w którym ja widzę strzałę zupełnie pionowo, od razu widać, że teraz jest łokieć niedociągnięty, tak? Że teraz byłoby już lepiej. Trochę trudno to zrobić, bo obraz mam odwrócony w kamerze, ale rozumiecie, o co mi chodzi teraz, tak? Że to by było fajne na przykład, a to już nie byłoby dobre. Także to ujęcie jest dość istotne. Lepiej jest poprosić kogoś o pomoc, bo wtedy jest to bardzo szybka praca. Tak naprawdę to kilka ujęć Waszego strzelania, wysyłacie je do mnie i mogę Wam znacząco pomóc. Jak zauważyliście, to nie jest typowy odcinek Akademii Łuku o tym, jak strzelać. To jest skierowany do osób, które chciałyby sobie same ponagrywać swoje strzelanie, trochę pomóc sobie albo skorzystać z mojej pomocy. Także to tyle na dzisiaj w tym odcinku. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.